Cześć Żarłok. Witam. Ponownie w innym miejscu. A Delicia Cię też wita. Jesteśmy w Edo Sushi Bar. Najstarszy sushi bar w Krakowie, 18 lat ma. Oczywiście mamy z tym dużo wspólnego. Deli może mniej, bo ona ma dopiero 3 latka. Ale chcieliśmy Wam pokazać nasze wnętrza. Tutaj mamy salę główną. A tutaj bar, gdzie sushi masterzy robią na Waszych oczach sushi. I przechodzimy dalej do takiego bardzo, bardzo przytulnego miejsca. Takich tradycyjnych tatami roomów. To są pokoiki z matami tatami, na których się siedzi na podłodze. Pokażemy Wam, jak należy się przygotować, żeby skorzystać z takiego miejsca. Możecie zrobić rezerwację. Natomiast ściągamy zawsze tutaj buciki. Stawiamy je tutaj. Hop, wsuwamy. I możemy wejść. Deli, masz ściągnięte buty? Masz, dobrze jest. I tutaj mamy taki uroczy, mały tatami room dla 4 osób lub 2. Wiele osób korzysta z tego, żeby nawet uczcić tutaj jakąś swoją okoliczność. Czasami nawet dochodzi do zaręczyn. A tu mamy duży tatami room, tak od 8 do 10 osób. Jak widzicie, tu są maty tatami, tu są poduchy i tutaj siadamy. Także jak ma ktoś problem z kolanami, to jest trudniej, ale bardzo przyjemna atmosfera i taki tradycyjny sposób konsumpcji po japońsku. Z pieskami możecie do nas również przychodzić. Jesteśmy tak zwany pets friends, friendly. O, teraz pomiędzy tatami a salą główną jest wiadomo jakie miejsce, którego każdy z nas potrzebuje. Za tymi wielkimi drzwiami możecie skorzystać z toalety. Nie są ciężkie, tak się wydają wielkie, ale... A może zaczniemy od tego, kim jesteśmy? Tu siedzi Pan Piotr, właściciel. Tu siedzi Pan Albrzykowski Paweł. Za chwilę się dowiecie. Ojciec chrzestny. Ojciec chrzestny, dokładnie. Naszego biznesu. No i ja w sumie też, sprawczyni, Joanna Ryciak. A inspiracja. Myśmy... może być. No i co? Kiedy się zaczęło? 2005 rok, czerwiec, czyli mamy już 18 lat. Przygoda z sushi naszym zaczęła się od tego, że Asia właściwie była jego inspiracją do powstania. A zaczęło się to tak, że Asia jako ogromna fanka sushi no po prostu gdzieś tam zabierała mnie na to sushi, a ja postanowiłem, że się nauczę robić to sushi, żeby jej zaimponować. Wtedy byliśmy świeżą parą. nauczyć się tego sushi, no to szukałem jakiegoś miejsca. Natrafiłem na miejsce, w którym właśnie poznałem Pawła, który prowadził kursy sushi. I jako skarbnica wiedzy o sushi uczył ludzi, jak to sushi w domu sobie robić. No i zaczęliśmy robić sushi. Oczywiście Asia nie wytrzymała tajemnicy i nie dotrwałem do końca kursu, bo już w trakcie trwania tego kursu, właśnie na drugi dzień, pojawiła się i robiliśmy, zabrałeś mnie. I robiliśmy to sushi razem, tak. I później, jak skończyliśmy ten kurs, zaczęliśmy to sushi robić sobie w domu, zapraszać znajomych i zobaczyliśmy, że po prostu brakuje tego na rynku. Nie ma sushi baru, który by oferował taką gamę sushi, jaką my z Joasią już potrafimy zrobić po kursach i szkoleniu Pawła. Jeszcze dodajmy, że bardzo lubiliśmy zawsze gotować, więc podjęliśmy to wyzwanie razem z Pawłem. Jajecznica, twarożek. Mów o sobie. Oczywiście. Pawełku, żartuję. I teraz ty możesz nie. Już. No i później Pawła namówiliśmy na to, żeby stworzyć pierwszy w Krakowie sushi bar. I reakcja Pawła była natychmiastowa, ponieważ to jest wspaniały pomysł i wyzwanie i pomógł nam w realizacji tego naszego planu. Znaleźliśmy ludzi, zaczęliśmy ich szkolić we fantastycznej atmosferze. Myślę, że do tej pory wielu sushi masterów w najlepszych sushi barach w Krakowie wyszło spod ręki i w Polsce wyszło spod ręki Pawła.
zapomniałeś, Piotrze, dodać, mówiąc o tym, że lubiliście gotować, że sushi tu wodziło rej, ale była też jeszcze ciepła kuchnia, prawda? Z takimi bardzo klasycznymi daniami japońskimi. No, czy ja się zgadzam? Tak, natomiast nie wspomnieliście o tym, że atmosfera wtedy w Polsce nie do końca była... Sprzyjała. Nie do końca była sprzyjająca. Ta atmosfera 15-20 lat temu nie sprzyjała tego typu eksperymentom, bo ja to bym nazwał wręcz eksperymentem. To była kuchnia dla większości Polaków wręcz obca. I myśmy się spotykali często z taką opinią, surowa ryba na słodkim ryżu i tak dalej. Tłumaczenie, jak pan, pani je śledzia, nic nie wyjaśniało. No śledzia też jemy na surowo, ale na początku może nie była to niechęć, ale ciekawość i poznawanie tej kuchni odbywało się z pozycji zerowych, powiedzmy sobie szczerze. Ja bardzo lubiłem te czasy. Ja bardzo lubiłem, ponieważ czuliśmy się takimi prekursorami. Ludzie przychodzili się dowiadywać, byli chętni. Dzisiaj każdy już jest znawcą tematu, no bo sushi jest wszędzie, od stacji benzynowej poprzez Żabkę. I w internecie i sushi bar. Natomiast mnie się ta misyjność na początku bardzo, bardzo podobała. Edukowaliśmy klientów. Edukowaliśmy. W dużej mierze, tak. I mnie połknęła ta kuchnia japońska, zwłaszcza sushi. To, żeby się zbliżyć, bo myślałem, że to jest po prostu bardzo proste jedzenie, no ale na etapie tego kursu początkowego, później się okazało, jak trudne są techniki, jak trudno jest naprawdę wypracować ten idealny smak, no i dostać te produkty, bo trzeba powiedzieć, że wtedy nie było w ogóle produktów w Polsce i z Pawłem pakowaliśmy się do busa i jeździliśmy do Holandii. Berlin, Amsterdam. Do Berlina, do Amsterdamu, przywozić dziesiątki kilogramów produktów do sushi. A zależało nam bardzo na jakości. Oryginalności tych produktów. No i tu też właśnie jest taki problem, który zasygnalizuję. Mianowicie sushi można traktować jako taką skostniałą sztukę, która od przełomu XVIII-XIX wieku w Japonii trwa, podlega ścisłym regułom i tak dalej. Z drugiej strony sushi jest tym działem japońskiej kuchni, który dopuszcza, on żyje cały czas, on dopuszcza możliwość bardzo wielu innowacji. No i na przykład, kiedy ja ponad 20 lat temu zacząłem się sushi zajmować, to coś takiego jak paluszek krabowy czy majonez, czy łosoś wędzony były czymś niedopuszczalnym, abstrakcyjnym w sushi. W tej chwili są na porządku dziennym nawet w Japonii. I my możemy to potwierdzić, bo mieliśmy podróż do Japonii nawet 10 lat temu chyba, prawda? Serek Filadelfia. Nie wszystkie restauracje serwowały to, ale myśmy wystartowali, Pawełku, od tych najprostszych form sushi, prawda? Chcieliśmy, żeby ta japońskość była na początku pokazana, tak. Ale klient jednak oczekiwał też piór. Był ukłon, bo poszliśmy też grubo. Porando, czyli szyjki rakowe, tak, w sosie koperkowym. Tego nie można było zjeść w żadnym innym barze. Była to właśnie taka, powiedzmy, niespodzianka, którą wymyślił Paweł. Porando wszyscy moi Japończycy bardzo chwali. Bardzo chwali. Porando po japońsku to znaczy Polska po prostu. A w Polsce szyjki rakowe, wiadomo, to teraz się może mniej tego je, ale kiedyś w kuchni staropolskiej to był rarytas. Dobrze mówię? No jak najbardziej, oczywiście jeszcze nie tak dawno. Przed wojną były targi rakowe i to się kupowało. Oczywiście. No cóż, no ta kuchnia japońska na pewno była bliższa zachodniej Europie i Ameryce. Już w encyklopedii Diderota pojawia się pochwała japońskiego sosu sojowego, co jest podkreślone. Japoński sos sojowy jest znacznie lepszy niż chiński. Jest to połowa XVIII wieku. Później ta kuchnia tak krążyła sobie i cały czas wzbogacała się, ona żyła. Zresztą podobne zjawisko mamy w przypadku ramena. I to, co znajdziemy w Edo, to jest taka zgoda
nie lubię słowa kompromis, bo kompromis ma takie troszkę negatywne znaczenie, tak, ale tutaj mamy do czynienia i z tymi prawdziwymi sushi japońskimi, i z tym, co w tej chwili nawet akceptuje młodzież japońska. Oczywiście. Ja miałem takie przypadki w życiu, gdzie wchodziła wycieczka japońskiej młodzieży, nawet nie czytali karty i zamawiali, prosimy, Filadelfia, Kalifornia i tak dalej, z met. A to się wzięło z nazwy, zresztą uramak chyba, forma sushi uramak wzięła się z tego, że to żołnierze amerykańscy, tak, nie tolerując na zewnątrz glona, nori, powiedzmy, że to jest jedna z wersji. Jest ta legenda i ona jest dość szeroko rozpowszechniana, natomiast ja dysponuję zdjęciami kolorowymi z japońskich sushi barów z około połowy lat 60., gdzie są uramaki już produkowane, więc nie zajmę tu zdania. Ale Pawełku, a propos te kamaków, czyli hosomaków cienkich z tuńczykiem w środku, ta historyjka również chyba jest w miarę wiarygodna i dopasowana. Oczywiście. W kasynach problemem sushi było to, że ryż lepił się do palców i utrudniał na przykład tasowanie kart. Podobno też legenda mówiła, że tymi ziarnkami ryżu można było karty znaczyć i że szulerzy tak właśnie robili. I żeby temu przeciwdziałać, wymyślono te kamaki. Najpopularniejszą rybą był wówczas tuńczyk, czyli hosomaki, cienkie rolki, zawinięte w nori. I w tym momencie palce nie miały już ani z rybą, ani tym bardziej z ryżem kontaktu. Och, takich legend jest bardzo, bardzo dużo. No. Łosoś przyszedł do nich jak najbardziej, bo przecież... Świat jest otwarty. Tak, sprowadzają tego łososia, ale rzeczywiście tuńczyk to jest największy przysmak, zwłaszcza to jego tłustsze części. 5-6 razy droższe niż te chude. Mamy parę zdjęć i pamiątek z tego, z Tsukiji, jeszcze starego targu. Na którym... Natomiast troszkę tutaj zależy też od ekiben. Ekiben to jest takie pojęcie specjału lokalnego. I tam, gdzie na przykład łososie wchodzą do rzek na tarło, gdzie gromadzą się w morzu, blisko lądu, tamten łosoś jest w powszechnym użyciu. Natomiast akurat okolice Edo, czyli Tokio, słyną z dużych tuńczyków. Po prostu Japończycy, jak żaden chyba inny naród, nie są tak bardzo przywiązani do jedzenia świeżego, sezonowego, miejscowego. I oni naprawdę starają się jeść to, co w danym miejscu rośnie, przypływa, da się łowić. Na przykład kuchnia kaiseki, nie? Na przykład kuchnia kaiseki. Która jest inspirowana porami roku. Porami roku i tam faktycznie w te dania wchodzi tylko to, co wtedy, prawie tylko to, co w danej porze roku można zebrać. Tak jest, no to jest Także pewien kor pozostał i ta wierność formy, wierność tym klasycznym sushi pozostała. No ale jak wszyscy podążamy za trendami i wsłuchujemy się w głosy naszych gości, którzy no, też przywożą nam pewne pomysły, to jedli tu, to jedli tam. No świat się zmienia, więc te gusta też się zmieniają. Rynek się bardzo otworzył. Dzisiaj ludzie poszukują, co widać w ogóle po tym, jak te kuchnie narodowe stały się modne. Na przykład no obserwujemy, my ten ramen serwowaliśmy już od samego początku. Mieliśmy ramen, krótko po otwarciu już zaczynaliśmy go wprowadzać, ale boom przyszedł po 10 latach, gdzie nagle ten ramen stał się czymś, co po prostu jest najbardziej trendy dziś, gdzie ludzie stoją w kolejkach, żeby ten ramen zjeść. I ludzie po prostu tego ramenu, można powiedzieć, zażądali. Również w restauracji ewoluowaliśmy i ten ramen staramy się robić według bardzo tradycyjnych receptur. Oczywiście tworzyliśmy go z Pawłem. No i to są te trendy, które się rozwijają. Zauważyliśmy też po otwarciu drugiej restauracji Edo Fusion, w której chcieliśmy rozwinąć głównie ciepłą kuchnię. Azjatycką. Azjatycką ciepłą oczywiście, że strasznie, bardzo, przepraszam, to strasznie to może niedobre słowo. Oksymoron. Tak, że bardzo ludzie chcą również kuchni tajskiej.
i zaczęliśmy iść w tym kierunku. I tutaj Joasia jako po prostu osoba obdarzona fantastycznym smakiem i umiejętnościami zaczęła, nawet będąc na jednej ze swoich podróży, po prostu szkoliła się z kuchni tajskiej i później tutaj tą kuchnię zaczęliśmy z dużym sukcesem wprowadzać. Dzisiaj te zupy tajskie, na przykład tom kha czy tom yum, są jedne z najpopularniejszych zup. Ja pamiętam, jak zrobiłam pad thai, jak wróciłam z Koh Samui ze szkolenia i sos rybny tak zdominował potrawę, aczkolwiek był podany w takiej proporcji, jaką nam sugerowali według przepisu i powiedzieli wszyscy, że tego się nie da nawet spróbować, bo tak śmierdzi. Ale całą resztę, Pawełku, zupa pho bo, która jest genialna według twojego przepisu. To jest Wietnam. Ona jest trochę u nas robiona inaczej, nie? Znaczy wywar tradycyjnie, ale nie podajemy z makaronem pho, tylko z tym cienkim makaronem ryżowym. Vermicellem. Skąd ta zmiana? Przyznaliśmy sobie prawo do fusion. Do fusion. Tak jest. Natomiast fusion, to co chciałem powiedzieć, ta nazwa fusion w nazwie restauracji daje duże możliwości elastycznego podchodzenia do menu. Bo dokładnie tak jak Piotrek wspomniał, rameny były, istniały, nikogo to w zasadzie nie interesowało. Nagle w ciągu roku wybucha taki boom na rameny. Wszyscy piszą o tych ramenach, nawet jakieś tam, przepraszam, kobiece gazety i tak dalej. Wszędzie tego ramena jest pełno. Internet, telewizja, pełne są ramena. Ludzie się uczą tego ramena, powstają znawcy, powstają kluby ramena. Później to samo, choć na troszkę może mniejszą skalę, dotyczyło właśnie pho. Też są właśnie kluby, strony poświęcone pho. I to daje taką możliwość żonglowania troszeczkę tym menu. No i z kolei też daje kucharzowi możliwość łączenia różnych smaków. To prawda. Jeszcze, próbowali, ale jeszcze jest jedna rzecz ważna. Słuchajcie, jak podróżowaliśmy, czy to była Tajlandia, czy to był Wietnam, czy byliśmy w Japonii, to tak jak w każdym innym miejscu i regionie u nas w Polsce, niektóre potrawy smakują inaczej, bo mają inne receptury, innych może nie składników używają, w każdym bądź razie proporcje są inne, więc my tutaj spróbowaliśmy w fusion tak naprawdę złapać taki nasz smak, ale który odpowiada również temu, który poznaliśmy oryginalnie w Azji. No zgadza się, ale to nie trzeba daleko szukać przykładów, bo samo pho smakuje zupełnie inaczej na górze, tam w Hanoi, a inaczej na dole w Saigonie, prawda? Więc nawet chińska kuchnia, bo te Chiny są tą matką, też to samo danie w iluś wykonane prowincjach smakuje zupełnie inaczej. W Japonii też są szkoły kulinarne przecież. Są te delikatniejsze, są bardziej zdecydowane smaki. A Japonia w ogóle jest bardziej subtelna, jeśli chodzi o te niuanse smakowe. W zasadzie tak, ale właśnie na zasadzie wyjątków, które potwierdzają regułę, Japończyków ciągnie do dań o zdecydowanym smaku. Dlatego na przykład mają ramen ten piekielnie ostry, czerwony, gdzie się rywalizują, kto więcej chili tam da, oleju chili, płatków chili. Żeby właśnie poza tą kuchnię łagodną, słodkawą wykroczyć. Śliwki u Memboshi to u nas zamawiali głównie Azjaci, bo Europejczycy tego nie tolerują. Czy nadto z fermentowaną soję, które jest bardzo specyficzne, prawda? Rzeczywiście są takie smaki. Ale ja chciałem jeszcze powiedzieć, że jakby wracając do tego fusion, że próbowaliśmy bardzo łączyć różne kuchnie, ale muszę przyznać, że rynek troszkę zwyciężył i ludzie przede wszystkim po prostu zaczęli więcej podróżować po Azji i poszukiwali kuchni narodowych. Dlatego zaobserwowaliśmy, że te tak zwane topy z danych krajów, czyli nie wiem, jeżeli jest to Tajlandia, jest to Pad Thai, czy wietnamskie właśnie pho, czy koreańskie, bulgogi, czy dania japońskie, czy na przykład łosoś w sosie teriyaki, ten sos teriyaki, zostały mega polubione
i ludzie szukali tych właśnie takich topów, których próbowali podczas swoich wypraw, wyjazdów. I ta kuchnia narodowa, muszę powiedzieć, nawet wygrała z tą kuchnią fusion. Troszkę. Ja tak uważam od strony, oczywiście patrząc od strony takiej biznesowej. Być może za mało nacisnęliśmy na to, ale zauważyliśmy, że ludzie, zresztą to był nawet powód do dumy, że nasi goście powiedzieli nam, że dane danie smakuje tak samo, jak oni go jedli, smakowali. Na przykład w Bangkoku go smakowali. To bardzo cieszy kucharza. Bardzo cieszy kucharza. I cieszy również właścicieli. Natomiast jedna rzecz, i to nie jest komplement, wy macie tutaj wyrobioną klientelę i dlatego ona to docenia. Natomiast ja, moje zdanie jest takie, że jest podział tych klientów i bardzo, bardzo wielu klientów woli tą kuchnię spolszczoną, opartą na smakach zbliżonych do polskich, bez nadmiernej ilości przypraw. Więc tu jest ta polaryzacja. Ale Pawełku, wracając do edukacji, to jest prawda, że 18 lat temu, jak reagowali na to sushi, a co to jest, to myśmy naprawdę dołożyli wszelkich starań, tak, żeby tłumaczyć, jak jeść. Zachęcaliśmy do takich dań, które nie sprawiły efektu tak zwanego negatywnego, czyli nie zraził się klient do tego. Czyli sugerowaliśmy też dania grillowane, albo nie aż o takim intensywnym przewodnim smaku, albo stopniu ostrości, bo tak naprawdę tak, ten stopień ostrości dopiero teraz gdzieś tam jest tolerowany. I nigdy nie podawaliśmy widelców do sushi. Nawet jak nas o to proszono. I propagowaliśmy etykietę savoir-vivre, sushi barze. Tak. Jak to sushi jeść, dlaczego sushi, skąd tak, to się wzięło i tak dalej. Dlaczego tyle kawałków, a nie tyle kawałków. Tak, uczyliśmy tego od podstaw. Tak, i to ludziom bardzo się podobało i myślę, że dlatego nieraz wybierali naszą restaurację do różnych takich cateringów, przy których robiliśmy szkolenia, bo mieliśmy po prostu bardzo duże doświadczenie i wiedzę. I opieraliśmy się na tym nie tylko, co jest w danym momencie modne, ale postanowiliśmy się oprzeć na tradycji japońskiej. I to nam na początku zajmowało i dalej, tak jak powiedziałem chwilę wcześniej, staramy się, żeby ten core był dalej taki sam. I nadal szkolimy. Cały czas mamy warsztaty sushi, jesteśmy otwarci również na inne. Mamy tutaj sushi mastera, szefa kuchni sushi, który również prowadzi warsztaty, Damian, do którego za chwilkę podejdziemy. Także dzielimy się naszą pasją i wiedzą. Cały czas. I już w następnym odcinku Damian pokaże, jak robi sushi. Więc to sushi bardzo się tutaj rozwinęło w Polsce. Jest tego bardzo dużo, możecie kupić też w każdym markecie, ale zasada taka, że sushi masterem może być tylko i wyłącznie Japończyk, który jest wpisany na listę. Wytaplane w sosie sojowym będzie smakowało tak samo. Deli, a ty też lubisz sushi? Ja mam filmik, jak Deli się je pierwszego łososia. Tu nie ma sushi, tu nie ma sushi. Czyli ona surowała rybę lubi w szalach. Już nie. Bardziej z grilla, tak? Ale jak była taka malutka, tak się rzuciła, mam taki cudowny filmik nagrany. Jest dowodem na to, że gusty się zmieniają, nawet w ramach jednego klienta. Tak jest. Deli je sushi. Proszę bardzo. Uwielbia rybkę surową. No już, kochanie, już. Tak lubię, tak jak pancia lubisz sushi, tak? Ryż też lubi.